Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SafeMod, a dzisiaj odcinek, zresztą sami widzicie, jest odnośnie upgrade'u, który odbył się wczorajszego dnia, z tego co dobrze kojarzę, 5.0 odnośnie właśnie zbliżającego się Halloween. I coś wam muszę pokazać, zmieniły się postacie wszystkie, które są tutaj. Nie wiem czy w grze też, bo jeszcze nie wchodziłem specjalnie, chciałem poczekać, ale wszystkie te jednostki tutaj. A tu w ogóle dynia. Wow. Ogólnie tutaj wygląd i co właśnie z tym dodatku najważniejsze. Nie będę go mówił bardzo szczegółowo, bo tam dużo się nie zmienia, tylko są kilka nowych mapek. I co najważniejsze, są skiny. I to mnie teraz ciekawiło, bo może dadzą wreszcie skiny do jednostki. Byłoby bardzo przyjemne. Tu mamy skin do Cyber Quincy. No. Zobaczymy, co to będzie. Do Cyber Quincy, to jest on, widzicie? He is Quincy. Dobra, bierzmy go oczywiście. Zobaczymy sobie, dzisiaj sobie zagramy specjalnie tym właśnie bohaterem. A, tak to się będzie pokazywało. No dobra, zobaczymy, czy jakby nowe teksty, może nowe animacje. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało w gierce. No ciekawe to będzie. Nic się nie zmieniło na się punktu wiedzy. Zmieniły się troszeczkę powers. Dodali dwa nowe powers, czyli techbot. Czyli, jak tutaj sami widzicie, się automatycznie będzie aktywował nam abilitki. Weźmy sobie ich kilka, zobaczymy jak tutaj w ogóle działają, czy one jest na jedną rundę, czy na kilka rund. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe, jak on tutaj będzie dokładnie działał. Na Queen's byłby on bardzo fajny, bo ja zresztą i tak dobrze wiecie, że ja często zapominam o tych abilitkach, więc używanie automatycznie będzie spoko. I Energizer Totem. Czyli przyspieszenie naszego tutaj speeda na wszystkich małpek w zasięgu 25% na 5 rund. Wow, to jest dobre. Będziemy sobie te same dwie sztuki potestujemy, może trzy sztuki, potestujemy to. Bo to wiecie, to się może przydać na tych mapkach, znaczy na tych rundach 90 na przykład, prawda? Jak widzicie, też połączyłem się już z Facebookiem, tym moim drugim założyłem specjalnie pod Monkey City. Ci, którzy nie wiedzą o tym Facebooku, zobaczcie w społeczność YouTube i zachęcam was bardzo serdecznie do patrzenia się tam systematycznie. I mamy nowe mapki. Frozen Over, czyli jak widzicie, bardzo fajna mapka, długa, strasznie długa jest. Jest woda, jest wszystko, w ogóle jest coś innego postawione, może zagramy sobie na tej dzisiaj. A może zagramy na kilku mapach, zobaczymy jeszcze. Haunted, czyli po prostu cmentarz. Po prostu chyba najprawdopodobniej to będzie cmentarz. Znaczy dynie, dwie ścieżki i jedna zbiorcza. Prawdopodobnie tutaj idą one, w ten sposób będą iść. I na ekspercie mamy Castle, Dark Castle. Czyli mamy cztery ścieżki, z których idą baloniki i tutaj się one łączą. Jest taka gruba jedna ścieżka i do zamku wchodzą. To będzie ciekawe. To akurat wyzwanie mega ciekawe. To bardziej, jeżeli wszystkie inne. To jak widzicie, zresztą są też inne osoby, czyli wy właśnie. Wasze tu po prostu wyniki, jakie macie na mapkach, których ja po prostu nie grałem. Na tych mapkach ja mam najlepszy na razie wynik, ale oczywiście, gdyby tutaj było kilka innych osób, to w ogóle byście mieli wyniki pewnie o wiele, wiele lepsze niż ja. Bo są takie osoby, które w ogóle wszystko mają na maksa zrobione, więc no. No ja mam je tak jak mam, po prostu nic z tego nie poradzę. Czyli Frozen Over już bez zbędnego gadania, którego tu było zdecydowanie za dużo. Zagramy sobie na hardzie, na standardzie, tutaj oczywiście będziemy za bardzo szaleć. Zobaczymy w ogóle co to będzie za mapka, jak będzie to się grało, to będzie, że gramy Quincy. I dzisiaj bez wyzwania. Przez to właśnie. Postawimy Quincy po prostu w takim jakiś. No tutaj nie postawię ich więcej, chyba nie, a tu tak shooter tutaj byłby spoko postawić tutaj i tutaj, prawda? Okej. Okay. Umiejętność. Dobra, ruszmy. Zobaczymy, co to w ogóle jest. I co to jest? Okej, okay, cukiereczek. A cukierki albo psikus. Ej, no dobra, dobra. Ciekawe, co to w ogóle będzie później. Jak to się rozwinie nam? Zbierajmy to w miarę systematycznie. Czy mogę to postawić w ogóle tego do zbierania? Bo to byłoby troszeczkę dla mnie przyjemniejsze chyba. Chyba tak, bo to są po prostu zwykłe chyba. Tak? Czekajcie, zbierze sam? Nie, niestety nie. Dobra, myślałem, że wiecie, farmer to będzie sam z automatu zbierał, ale niestety tak nie ma. Szkoda, troszeczkę szkoda, muszę powiedzieć. Mogę się przeklikać czy coś? Jakiś Mr. Egg byłby tutaj? Chyba nie ma co nic z tego. Ciekawe, co to w ogóle będzie? Ekstra kasa czy co? Przekonamy się zaraz. Ale to jest akurat bardzo, bardzo przyjemne, chociaż że trzeba klikać, to też. Dobra, są te same głosy, same teksty, ale takim robotycznym głosem wymawianym. Dobra. Jak najbardziej okej, jak najbardziej okej.
No zobaczymy sobie. Zagramy sobie tak bardzo, bardzo tutaj zachowawczo, jak zresztą widzicie. Jakoś nie pędzę tutaj z tym wszystkim, po prostu gramy po prostu na zwykłym hardziku, więc też tutaj nie szalejmy za bardzo. Chcemy tylko to przejść i zobaczyć, jak się tutaj wszystko, po prostu jak to wszystko będzie tutaj wyglądać. I to właśnie jest ten nowy event, który nam doszedł. Okej. Czyli tak to wygląda. To byłoby warto zbierać jednak na coś później. Chociaż szczerze powiedziawszy, średnio widzę sens tego. Naprawdę, średnio widzę sens tego. Dobra, w co pójdziemy sobie? W Mortraków oczywiście. W ogień? Nie jestem przekonany z tym ogniem akurat. Ta ścieżka, ona stania, to pójdziemy w tą ścieżkę. Po prostu. Żeby szybciej tutaj tych, żeby szybciej po prostu tutaj atakował, będzie jak to będzie ok. Ty masz tutaj już 1000 ileś tam nabitego, ty masz dopiero 300, na, ale no, ale będzie w porządku, mam wrażenie. I am Quincy. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy ty już w ogóle widzisz kamo? Już widzisz kamo, ok, jeśli 24 runda będziesz ogarnięta. Będę miał problem z lidami, bo ludów jeszcze chyba nikt nie widział mnie. Okej, okay, postawmy tutaj sobie jeszcze jedną farmę. I teraz pójdziemy w banki chyba. Ja czy tu coś innego mogę jeszcze strzelić, bo... Strzelanie tylko i wyłącznie tego tutaj rusha takiego z tym... Nie wiem co to było. Dżobnicą? No spoko, może fajnie, no ale no niekoniecznie to jest jakoś tak super ekstra fajne, mocne, że chciałem tego zawsze używać. I na pewno postawimy sobie tutaj łódkę, tylko może nie teraz, może pierw postawimy sobie helikopter, bo wiecie, no... Głupio jest stawiać łódkę. O, właśnie, mogę postawić mu na głowie. Okej. Okay. Okej, okay, tak zrobimy to. Dobra, zróbmy w ten sposób, ale coś mi przejdzie. No niestety, na strągi to powinno być od razu ustawione. A! Spoko. Niestety nie udało mi się, no ale rozumiecie, że skupiłem się całkowicie na czymś innym teraz. Całkowicie zapomniałem, nawet zapomniałem całkowicie o tych lidach. Zresztą mogłem to opuścić, safe. Nie, to jest 60, ale fajnie, że on wygląda, potem bardzo przyjemnie. Fajnie, powiem, że jestem mega podjarany, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało później na dłuższą metę. No to zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Na razie tak sobie tutaj gramy bardzo, bardzo na luzie. Okej, okay, tutaj zmieszczę. Dobra, jak nic. Podwójny ten. I w to... No nie, tutaj Destroyer byłby idealny, wręcz bym powiedział. Wiecie, Destroyer zawsze jest dobry. Zawsze warto go mieć. Oczywiście tutaj w swoim zestawie. Ale jako, że postawiłem tego i chcę tutaj bardziej pójść pod rozwalanie lidów, to pójdę w zasięg. I w bomby. Ustawiamy go oczywiście na strągi, żeby ona wszystko tutaj właśnie lider rozwalał, czyli kamo pancerz, on spokojnie to już ogarnie, ma fajny bardzo zasięg, więc jak najbardziej okej. Okay. Jak najbardziej okej. Okay. Teraz tylko tak o, ja szczelmy tutaj jeszcze alchemika. Gram to kupicie inną taktyką niż zazwyczaj, bo sami widzicie, no zresztą tak tutaj będzie to wyglądało, że nie chcę grać takimi standardowymi moimi obitymi już taktykami. Gramy całkowicie czymś innym, widzicie, tak shooter tutaj się pojawia, on postawiony w tą stronę, sniper taką sobie po prostu szczelony. No wiecie, trzeba tutaj troszeczkę urozmaicać tą naszą rozgrywkę, chociaż myślę troszeczkę o sterowcu, bo nie wiem czy sobie z nim tutaj poradzę, bo średnio mam czym go w ogóle ruszyć. Nie ukrywajmy, sterowiec może być dla mnie nie lada problemem. A szczelmy ten jednak samolot, tak dla świętego spokoju. Nie wiem, czy zdążę uzbierać jeszcze tysiaka? Nie zdążę. A nie, spokojnie. Mam wrażenie, że chyba Quincy go sam rozwalił. Mam już dżownicę jak coś, więc... Więc okej, okay, więc okej. Okay. Dżownica może być. Tu postawimy oczywiście wiochę, bo tutaj też dobrze się spodziewacie, że tutaj będzie wioska, żeby snajper mógł widzieć kamo, bo to jest dosyć ważne, żeby to kamo nie zawsze było tutaj widoczne. Bo no 80 runda spoko, bardzo fajnie, bardzo szybko tutaj ona powinna pójść. Może wejdziemy tak na szybkiego jeszcze na pozostałe mapki. Nawet na poziomie easy, żeby tylko i wyłącznie zobaczyć, ograć. Mniej więcej jak one tam będą wyglądały. Zobaczymy jeszcze jak tutaj tam czasowo pójdzie. Zagramy tylko do 80 rundy. A następnie wejdziemy sobie do easy. A przy okazji jeszcze, bo wczoraj użyłem po raz pierwszy premiery.
Nie wiem, czy ktoś z was tutaj oglądających to zobaczył u premiery, bo ona była dokładnie o godzinie 14:00 opublikowana. Czyli premiera wczorajszego odcinka, tak naprawdę to trzeba nazwać. Aj, zapomniałem całkowicie, że miałem zbudować tutaj farmę. Bank, znaczy się. Ten odcinek też postaram się puścić pod premierę, więc w komentarzu, nie w live'ie, tylko w komentarzu na dole napiszcie mi, co sądzicie odnośnie tych premier. Czy wam się one podobają, czy też nie? A może jest to wam obojętne? Tak naprawdę na górze już pewnie dostaliście takie pytanie wcześniej, albo do portacji wam wyświetliłem odnośnie tych właśnie premier, czy chcecie je, czy jest wam to obojętne, czy coś tam innego. No mówię, to już po prostu jest, wszystko zależy od was, jak wy to oceniacie. Mnie to nie robi jakiegoś większego problemu opublikowanie tej premiery. A w ogóle co to jest premiera? Zacznijmy może od tego chyba powinienem chyba rozpocząć. Premiera jest to jakby włączenie live'u z danego odcinka, czyli pierwsze oglądnięcie materiału jest na żywo. Czyli ja mogę być na czacie i po prostu z wami rozmawiać podczas pierwszej jakby publikacji materiału. Mnie się wydaje, że to jest ciekawa sprawa, bo możecie wtedy mnie jakby już poprawić na samym początku, prawda? I to jest ciekawe, prawda? Na żywo oglądacie i oglądacie jednocześnie z kilkoma osobami, z kilkunastoma, z kilkudziesięcioma osobami. Wow, bardzo fajny skin. Chociaż widzicie, ma obramówkę i mam wrażenie, jakby on był niedopracowany przez to. Też każdy ma taką leciutką, ale... U niego ona się strasznie wyróżnia, popatrzcie się, tutaj macie, jakby prawie nie było tej obramówki aż takiej widocznej, prawda? Bo tutaj ona jest jakby taka sama jak tło, tutaj też widzicie, jest obramówka niby wokół domku, ale jest ona brązowa. A tutaj obramówka jest szara. Aż jest widoczna. Nie, może to takie moje wrażenie jest, ale naprawdę jakoś... Nie, ona przeszkadza, szczerze mówiąc. No powiem, że nie wiem, naprawdę, bo to wiecie, takie wszystkie sprawy to jest strasznie subiektywna sprawa. Jednym się podoba, innym nie, no mnie średniawo, muszę powiedzieć. 63. ruta, zobaczymy jak mi na niej pójdzie, na razie nic tu nie będę boostował już. Zostawimy tak jak mamy 12 tysięcy na plus. Większość pewnie rozbrała nam Queensy, gdzie moja myszka jest w ogóle, tutaj jest myszka. 13 tysięcy mamy na tak shooterze, Queensy ma tylko 7. Ty masz w ogóle prawie nic. Snajper ma 8 i snajper widzicie jest dosyć słabo zrobiony. Dajmy go troszeczkę mocniej. Kto tutaj dalej? Samolot. Helikopter 27 tysięcy. No dobra, helikopter chyba jest najmocniejszy. I samolot. I w kolejności jest helikopter. No teraz będzie snajper. Ale snajper poprzedniego niech będzie helikopter. Tak, shooter. Samolot i dopiero Queensy. I w takiej kolejności oni tutaj będą noście tego, który jest najsilniejszy z tego mojego aktualnego zestawu. A i w ogóle właśnie, bo standardowo zapomniałem. Mieliśmy jeszcze sprawdzić to. Co to jest? W zasięgu musi być chyba, tak? Czekajcie, postawię go na razie gdzieś z boku. Czyli nie. Musi być w zasięgu tej jednostki, która ma być aktywowana ciągle chyba. A nie, tutaj jest ten, autopilot jakby. Select target, okej. Okej, ustawmy tego na tu. Czyli co? Z automatu jak będzie dostępny skill, on go będzie aktywował. Szczerze? Widzicie, jest cały zaktywowany. Teraz co, wciągnie sam? Ej, no powiem wam w ten sposób. Nie jest złe, nie jest to złe. No może faktycznie, nie powinno być tak, że zawsze aktywujecie, bo jednak skille aktywujecie w pewnych momentach. Ale jak dla mnie, który no, aktywuje to jak aktywuje. Widzicie, teraz bez sensu on to szczelił. Ale nie jest to aż takie głupie. Analink, właśnie, mogę w każdej chwili to sobie rozpiąć. Tylko łączyć wtedy, jeśli to ma faktycznie sens. Wow, dla tych wszystkich zarabiających, dla druidu na przykład zarabiającego, dla helikoptera, właśnie, Unlink, tu i łączymy z tym, z automatu będzie robił zrzuty nam, nigdy nie przegapię zrzutu w takim razie, on zawsze będzie spadał.
No to jest jeden z tych dobrych sen, a to jest tych dobrych rzeczy właśnie pod linkowanie. Prawda? Jak najbardziej to jest ok teraz. Zawsze zrzuci gram leci. Tylko żebym go jeszcze zbierał systematycznie, bo go przynajmniej widział. Byłby to spoko. Chyba go, nie, zebrałem go, chyba bo mam więcej życia, widzę. No nie wiem. Lepiej się wie, co sądzicie o tych techbotach. Techboty. Okej, okay, nice. A dobra, to farmer zbiera. Akurat zrzuca w zasięgu farmera i dlatego farmer wszystko tam zbiera i tego my nie widzimy. Aj, za późno. Żem go zrzucił. No i teraz znowu zbieramy cukiereczki. Ale nie no, powiem wam, że fajny. Podoba mi się właśnie to, ta automatyzacja pełna. Ta automatyzacja naprawdę jest mega, mega przyjemna wręcz, bym powiedział. No. Ale no, to ona kosztuje 50. 50 kupowane za każdym razem, jeśli będziemy chcieli użyć helikoptera. Chociaż to nam się spłaci dosyć szybko, bo mam wrażenie, że pomijając fakt, że to nam regeneruje nas. Specjal. A tu nie ma większy, ma lekko większy zrzut, ale to 32 tysiące kosztuje, więc no niekoniecznie to będzie aż chyba potrzebne. Chociaż to też będzie automatyczny zrzut Marinesów. Dajmy to. Tak dla testów. Testujemy głównie, więc nie ukrywajmy, że no, te, normalnie byśmy tego nie zrobili. I mamy naszego tutaj kolegę do pomocy. No miejsce jest całkowicie kiełbasa, prawda? Całkowicie bez sensu jest miejsce, ale 2,5 tysiąca dostajemy. Spłacenie po 13 użyciach. Nie rundach, po 13 użyciach. Jak szybciej pokonujemy grę, szybciej wykonujemy rundy, to de facto mamy mniejsze szanse na użycie. Więc żeby najlepiej to wykorzystać, musielibyśmy długo, długo. Aj, za późno. Myślałem, że to jakoś użyję sensownie wreszcie. Niestety, niestety, niekoniecznie. Niekoniecznie. No, ale powiem wam, że jest przyjemne. Naprawdę gra się mega przyjemnie z tymi autobotami. Techbotami. I tu mamy tego nosi Speeda. Tylko, że stawianie jego nie ma większego chyba sensu dla mnie. No, nie wiem, jak miałbym to sprawdzić. Może po strzelaniu tego. Chociaż no, to jest 25% szybciej będzie strzelał, więc. Kupię was trochę, mogą mi się one przydać. Tak bardziej wiecie, po takie wyzwania tego typu, jak mi dajecie niektóre, no, dosyć przyjemnie byłoby to w ten sposób właśnie wykonywać. Byłoby mi o wiele, wiele łatwiej ze wszystkimi tymi rzeczami, więc okej. Okay. Teraz co? Wystawi tego, widzicie? No go wystawił naszego tutaj Marina. Jest znowu w kijowym miejscu, no ale cóż, tak to jest. To jest po prostu całkowicie losowa rzecz. Ale jest to miłe, jest to naprawdę bardzo przyjemne. Skin standardowy Queen's, tak mi się bardziej podoba. Nie wiem. Tutaj niby spoko zrobili w tym stylu, prawda? Ten mechaniczny głos, okej. Dajmy Homier, wykonujemy do rudy setnej. Bo chciałbym tutaj ruszyć jeszcze te mapki przynajmniej na poziomie easy całkowicie. Tutaj nie będziemy się w ogóle tutaj spinać. Na easy to spróbujemy przejść. Jak to w ogóle leci teraz? To jest już mapka z poziomu Advance. Czyli co? Lecą tam i z powrotem? To jest woda, dobra, to jest woda. Ale tutaj jeszcze jest coś na pewno. No nie, wiecie co? Nie gdybajmy. Zacznijmy po prostu grę pierw. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas rozgrywki naszej całej. Lecą z dwóch stron. Okej. Tak, czyli podrównujemy Queensa. Queena powinienem chyba mówić, bo to Queen. To już jest bardziej jakoś tak na mężczyznę by brzmiało. No i zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Kamo pancerzy tutaj nie będzie, więc tutaj się musimy tym w ogóle martwić. Mogę spokojnie postawić sobie tutaj po środku, bo to jest woda, jak się domyślam. Tak, to jest woda. Postawimy tutaj po prostu pirata dokładnie tak na środku, żeby on był, żeby strzelał w dwie strony.
dałem mu tutaj po prostu grapeshota, później z podpaleniem i spoko. I jolo. Powiem sobie, dałem radę, nie muszę udać wykrywania kamo, bo oni będą tu widzieli kamo, żeby je tutaj bić. Ale teraz się zastanawiam, czy ja nie powinienem teraz jednak tych jednostek wszystkich rozwalić, żeby zobaczyć, jak to leci. Dobra, przyspieszmy, a no to już jest na maksa przyspieszone, czy tego już nie zobaczę, ale spokojnie. Przestanę teraz już ich ulepszać. No i zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Zastanawiam się, co jest tutaj. Tu na pewno coś się otwiera i będzie kolejna strona może. A, mogę to rozwalić w ogóle. Te animacje są super, te animacje są naprawdę, naprawdę spoko. Okej, mamy teraz jak on wyleci? A dwaj wyleci. Dobra, czyli polecieli tutaj, odbili się od drzwi i wrócili. Więc już znamy ścieżkę. Czyli leci do góry, odbija się i przechodzi na drugą stronę. Muszę to jeszcze raz sprawdzić w takim razie. Jeszcze raz puścić sobie tego węża i zobaczyć w praktyce, czy on leci do końca i ten sam wraca, czy to już jest całkowicie inny wąż. Więc to zróbmy to w ten sposób jednak. Chcę to zobaczyć, jak to w ogóle idzie, bo wiecie, no spoko, fajnie, odpaliłem mapę, ale jak to w ogóle ona będzie teraz szła? Dobra, idzie do góry, przechodzi, dobra, i wraca tutaj, czyli dobra. Czyli mapka jest dosyć długa, trzeba przyznać. Teraz tutaj postawmy kolejnego, tutaj. Dajmy mu podpalenie, czemużby nie. No i po prostu przejdźmy teraz tą mapkę na poziomie easy. To już będziemy mieli tak naprawdę z główki, prawda? To już będzie z główki. Zobaczymy jeszcze mapkę z Castle. Tam będzie troszeczkę ciężej, nawet na poziomie easy może być troszeczkę ciężko. Chociaż to jest poziom easy, więc będzie ok. Ale powiem wam tak o, to jest upgrade samej po prostu gry, prawda? 5.0. Według mnie, jak się już coś daje 5.0, to już jest naprawdę mocny upgrade. Tutaj jedyne, co jest mocne, co jest naprawdę bardzo, bardzo miłe, skin dla Queena. Jak najbardziej on jest bardzo fajny, bardzo przyjemny i to jest naprawdę jak najbardziej na plus. Mapki też ok. Chociaż spodziewałem się bohatera. Nie ukrywałem, bo spodziewałem się bohatera, bo jeszcze brakuje nam chyba dwóch bohaterów. Według danych, które są poukrywane w plikach gry, jeszcze dwóch bohaterów nam brakuje. Ale może lepiej, że ten upgrade jest ten upgrade jest mocny, update taki jest ok. Czyli update gierki na 5.0, fajnie, spoko, jest zmiana stylistyki. Chociaż myślałem, że będzie 4 ileś tam. Czy też nie? Wiecie co? Czym dłużej teraz sobie o tym myślę, to mam wrażenie, że to faktycznie jest spory upgrade. Update. Rany Julek, save. Dobra. Wiecie co? Dołóżmy tak w razie W. Tutaj jeszcze jedną linię obrony, tak na samym końcu. Mówię, tutaj później to różnie bywa. Przyjdzie pierwszy sterowiec i tam po prostu przejdzie, bo na sterowce w ogóle nie jest zabezpieczony tutaj. I będzie takie, niestety przegrałem, bo sterowiec mi przeszedł. Tak, już mogę postawić? Nie mogę, szkoda. Okej, okay. No ustawmy tutaj pana na strong i oczywiście, jaki jest jego cel? Rozwalić sterowiec. Sniper też jest bardzo dobry pod to. Na 2-2 spokojnie, na takiej dłuższej ścieżce, czyli gdzieś do połowy, sterowiec rozwali. Później rozwalony sterowiec już bez problemu, reszta tutaj jednostek powinna ściągnąć. Więc spoko. Jak widzicie, na poziomie easy spokojnie ty się w stanie Queena tutaj zrobić, no może do 10 poziomu nawet się uda. No nie, 9 poziom będzie chyba max. Ale startuje od 3, to jest warto też oczywiście to powiedzieć. A czekajcie, mogę użyć tego w ogóle Candy. Spróbujemy tą dżownicą go rozwalić. No i uwaga! Okej, okay. Jolo, poleciało. No i dobra, i teraz szybko jeszcze, tak dla szybkości, zrobimy sobie Dark Castle, też na poziomie easy.
Żeby tylko i wyłącznie wam pokazać jeden taki zbiorczy materiał odnośnie wszystkich mapek. Nice. Ja mówiłem, cztery ścieżki. Tego nie możemy budować tutaj w tym miejscu. Widzicie, tu jest las zablokowany. I tak samo nie możemy bić w tamtym miejscu, ok? Muszę wiedzieć. Coś tutaj mogę sobie wyklikać, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Dobra. Queen. Queena postawię. No, myślę, że gdzieś tutaj. No i teraz darmowe małpki polecą no, w dwóch miejscach, czyli tu i tu. Dobra, jedna będzie darmowa, druga oczywiście nie. I damy im quick shota. I powoli, powoli będziemy tutaj podbijali, tak żeby one tutaj jakoś dały sobie radę. No i teraz... z czterech stron idą. Tu mamy wodę, więc mogę tu postawić sobie statek, który pewnie też oczywiście tutaj nam wyląduje. W tej naszej gierce. Z czterech, będą cztery szły dżownice, dżownice. I tutaj będą tu przychodziły, bo to jest mapa, jak widzicie, bardzo, bardzo krótka. Coś typu właśnie ołcha. Ouch. Tylko tutaj jest lepsze od pod względem, że... Okej. Pójdę teraz po ty zasięg lekki. To będzie w porządeczku. I kolejnego podbijajmy. Ej, mogę usunąć ten las. Dobra, czyli las można usunąć, zwiększając sobie leciutko zasięg wtedy. I możliwe postawienie tutaj bardziej bliżej. No, niby to ma jakiś tam sens, prawda? To ma sens oczywiście, żeby tak to zrobić. Bo tutaj widziałbym tutaj tak shootery w tym miejscu, nawet może na podpalenie, czemuż by nie. Ale widziałbym je, żeby tam po prostu je zamontować. Też to by się bardzo fajnie mogło sprawdzić. Dajemy teraz tutaj jeszcze pełny zasięg tym naszym triple darcom, bo też to będzie mocne. No i w tym momencie już powinien być troszeczkę bardziej spokojny. Troszeczkę bardziej oczywiście szybkie balony będą troszeczkę tutaj dla mnie uciążliwe. Temu też sterowca postawić jednego. Tu patrzcie pod zasięgi jakie są. Albo postawić w ogóle... Nie, myślę, że albo... Helikopter. No ninja byłoby oczywiście najłatwiej mi postawić, prawda? To w ogóle byłoby easy wtedy, ta cała gierka. Ale nie o to chodzi, nie o to chodzi, żeby grać na easy. Dobra, postawmy tutaj Bomb Tower. Jako, że to jest easy, to tutaj nie leci kamo pancerz, więc spoko. Na czyste kamo oni sobie poradzą. Z kamo pancerzem nie muszę za bardzo walczyć. Pójdę pod Big Bomb, czyli większy teren wybuchu. A później pójdziemy oczywiście pod kolejny, czyli dwie warstwy jednocześnie. I idziemy pod Cluster Bomb. Najlepsza według mnie taktyka. Cluster Bomby są mocne, nawet bez kolejnego tutaj upgrade'u, ale jeśli mają ten górny, czyli dwie warstwy bijące, biją naraz. Tym bardziej na mapce tego typu to może być mocne. Bo widzicie, jeden strzał w jakiegoś tam balonika i obrywają jeszcze wszystkie inne warstwy, wszystkie inne ścieżki, które są wokoło. Więc git, jak najbardziej okej. Szeliłem jeszcze to, żeby te, jednak te dwie warstwy mogły być rozwalane. Oczywiście czarnego balonu nie rozwalę, bo on był rozwalany na wersji 002. Czyli, znaczy mówiąc taką, nie rozwalałem. Właśnie, pamiętajcie o jednym. Bomb shooter nie bije czarnych balonów. Ale jego rozprysk rozwali czarny balon. Ale nie ten, w którego bije. Czyli jeśli tu leci czarny balon, ja w niego uderzę, jest rozprysk, to tego balonu nie rozwalę. Rozwalę drugi balon, który leci za nim. Mam nadzieję, że to rozumiecie, jeśli nie, to pod filmikiem po prostu mi napiszcie, że safe, ja tego nie rozumiem, wytłumacz mi to jeszcze raz. To oczywiście wtedy bez problemu to wyjaśnię jeszcze raz, o co kamar z tymi balonikami. Ale myślę, że rozumiecie, o co właśnie tutaj chodzi, jak to trzeba rozumieć i czytać. Dobra, ustawmy teraz ich na strągi. No i dobra, myślę, że takie tutaj combo... Będzie spoko oczywiście. No oczywiście ten byłby jeszcze lepszy, bo tu naprawdę daje mega, mega dużo przewagi. No ale ta wersja też jest jak najbardziej git. Jak najbardziej git jest ona. Może w bumerangi pójdę? Te szybkie akurat. Tak, teraz jak gram dużo w Monkey City, to uznaję, że jednak one są fajne i no, dosyć je lubię używać już. To pójdziemy pod rozwalanie, czyli pod tą stronę. One oczywiście kamo nie widzą, ale jak mówiłem, na kamo się nie boję, bo nasz tutaj Queen, jak również tutaj dwie
dwa triple darcy powinny sobie tutaj spokojnie oczywiście poradzić. A inna ta rączka mechaniczna ułatwi nam zabawę tutaj z szybkimi balonami. Bo ich się troszeczkę boję. Szybki balon się tutaj bardziej boję. Grób niekoniecznie, rany boskie. Naprawdę. Plus tak, tak mnie irytuje z tym komikiem, że już jakby się je po prostu pousuwać wszystkie, bo coraz częściej właśnie je dostaję. Kiedyś tego nie było. Nie było tego, że po prostu aż tyle komunikatów było od Bluestacka. Ostatnio nagle coraz więcej ich otrzymuję. Nie wiem, od czego to zależy. Ale po prostu Bluestack zacząłem troszeczkę irytować, bo kliknę w to i mnie zawsze po prostu wywali z gry i później jest takie, ach, irytujące. Okej. Okay. Kolejny poziom. Dobra, teraz poleciało się takie duże Kamo, którego się troszeczkę obawiałem, zawsze jego boję, ale widzicie, mówię, dwa triple darcy i queen. Okej, okay, daję sobie tutaj oczywiście radę. Ale zobaczymy, czy w ogóle sobie poradzimy tak na stałe. Ogólnie będzie taki zong. Safe, miałeś sobie poradzić, a tutaj dupa blada. Dobra, i standardowo na sterowiec. Stawiamy tutaj sobie snajpera, żeby ten sterowiec faktycznie ściągnąć jak najszybciej. On go nie widzi, pamiętajcie o tym. Sterowiec on dopiero zauważy po wyjściu z tego lasku. Ciach, ciach. Okej, wygląda to fajnie nawet. Nawet fajnie to wygląda. Dobra, zero nam przeszło. No dobrze. Jakie wasze opinie są na ten temat? Tutaj nic nowego nie przyszło nam. To jest dosyć standardowe, wszyściutko. Okej. Okay. Jakie są wasze opinie na ten temat? Jak to zostało wykonane? I co w ogóle daje nam ten update 5.0? Mamy trumnę. Okej. Okay. Czekamy jeszcze na skiny odnośnie małpek. Tak naprawdę, bo skoro już się pojawiły skiny do bohaterów, to spodziewajmy się, że kolejni bohaterowie też dostaną swoje skiny. Będzie to bardzo miłe. Na pewno to będzie bardzo, bardzo miłe. I też, żeby to było za tą gotówkę, a nie za realną. Chociaż... Jak patrzę się 2,5, to ja teraz wydałem 1/5 tego, co uzbierałem. Sporo. Sporo to kosztuje. No ale damy sobie chyba z tym jakoś tam radę. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i będzie mi miło, jak polecicie ten filmik swoim znajomym, żeby rozszerzyć się jeszcze bardziej. I pamiętajcie, te łapeczki są naprawdę istotne, a nie chcę przypominać o nich w trakcie filmu, bo jednak uważam, że jeśli ktoś chce je postawić, to postawi, a na końcu to już można to spokojnie przypomnieć, ale chyba będę powoli też wprowadzał je w trakcie. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Gryzę się z tym, ale no... Zobaczymy, jak to będzie trzeba zrobić. Na razie, hej, hej, pa!